Czwórka, jest, działa. Tydzień temu mówiliśmy na temat podstaw interpretacji i tego się będziemy trzymać. Mówiliśmy na temat wprowadzenia w to, o czym będziemy mówić, czyli był tak zwany ogólny zarys eschatologii, czyli czasów ostatecznych. I pokazywałem taki jeden diagram, który tutaj jest. Jakby ktoś mógł to nacisnąć i pokazać, to by było dobrze. Jest? Jest. Czyli pokazywaliśmy mniej więcej, jak to będzie wyglądało w bardzo ogólnym zarysie. Teraz będziemy mówić bardziej szczegółowo o kolejnych etapach, przy czym jeśli chodzi o to, co jest napisane w całej Apokalipsie, to mówiłem tydzień temu, że nie jesteśmy w stanie omówić całej Apokalipsy, bo trwałoby to strasznie długo. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, to może postaram się coś, niecoś na ten temat powiedzieć. Natomiast z góry mówię, że nie będę interpretował całego objawienia rozdział po rozdziale, ponieważ nie mielibyśmy 10 spotkań, tylko 50 spotkań na ten temat. Wobec tego raczej będziemy mówić o tym, jaka jest rola Kościoła, czy w jaki sposób Kościół będzie funkcjonował w czasach ostatecznych. W ogólnym zarysie, ponieważ w czasie, który opisuje Apokalipsa, Kościoła na ziemi nie będzie. W związku z tym to, co opisuje po kolei rozdział po rozdziale od 6 rozdziału objawienie, to jest to, co się będzie działo na ziemi, podczas gdy w niebie będzie to, co nazywamy najpierw sądem przed tronem baranka, czyli tak zwanym Trybunałem Chrystusowym, a następnie będą zaślubiny baranka i oblubienicy. Nas interesuje dzisiaj coś takiego, co się nazywa pochwyceniem Kościoła. Będziemy czytać dwa fragmenty na razie, czyli pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, wersety 15-18 i pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wersety 51-53. Zacznę może od pierwszego listu do Koryntian, rozdział 15. Wersety 51-53. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej. Bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co nieśmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. Pierwsza rzecz, którą trzeba tutaj zanotować. Paweł mówi, tajemnicę wam objawiam. Czyli to, co w tej chwili Paweł wykłada, to, co objaśnia, to jest rzecz, która była do tej pory tajemnicą. I w tej chwili Paweł ją objaśnia, czy objawia. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Czyli i to w dodatku w jednej chwili, w oka mgnieniu. Gdybyśmy teraz przenieśli się do tego drugiego fragmentu i potraktowali je razem, ponieważ Paweł mówi tak, nie wszyscy zaśniemy, czyli nie wszyscy umrzemy w Chrystusie, natomiast wszyscy będziemy przemienieni, w sensie wszyscy otrzymamy nowe ciała. W jaki sposób to się stanie? Teraz pierwszy list do Tesaloniczan, wersety 15-18.
A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej, zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Czyli to, co mówi Paweł w obydwu fragmentach, można streścić w ten sposób. Nie wszyscy umrzemy w Chrystusie, bo będzie taka grupa ludzi, która zostanie przemieniona, kiedy? W czasie, kiedy Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół. Wtedy jedni i drudzy zostaną wzięci do Pana na obłoki. Jedni, czyli ci, którzy wcześniej umarli w Chrystusie, zostaną wtedy wzbudzeni w ciałach uwielbionych, czyli zmartwychwstaną, a ci, którzy będą wtedy żyli w tym momencie, nie doznają śmierci, tylko zostaną przemienieni i w ciałach przemienionych, uwielbionych, zostaną wzięci w górę na obłoki, na spotkanie Pana i tak zawsze będą z Panem. Spotkanie nie nastąpi na ziemi, spotkanie nastąpi na obłokach i po tym spotkaniu Kościół zostanie wzięty do Pana Jezusa, tam, gdzie jest Jego mieszkanie. Mówiliśmy tydzień temu o tym całym, o tej tradycji, która była związana z zaślubinami i o tym, jak Pan Młody przychodził po oblubienicę po to, nagle przychodził po to, żeby ją tradycyjnie porwać i wziąć ją do siebie tam, gdzie przygotował mieszkanie. A mieszkanie przygotował przy domu Ojca. I dlatego, jak Pan Jezus mówi w 14 rozdziale Ewangelii Jana, przyjdę i wezmę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja, to mówi dokładnie o tym momencie. Przyjdę, wezmę was, abyście byli tam, gdzie ja. Warto tutaj zanotować, że od momentu, kiedy Kościół zostanie wzięty w górę na obłoki, zawsze już będzie z Panem. To jest warte odnotowania, dlatego że później będziemy mówili o przyjściu Pana na ziemię, które będzie przyjściem z nieba i które będzie przyjściem razem z Kościołem, bo Kościół zawsze już będzie z Panem. I w 18 wersecie Paweł mówi: pocieszajcie się nawzajem tymi słowy, czyli to powinno być dla nas źródłem pociechy. Bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteśmy, bez względu na to, czy przechodzimy większe czy mniejsze prześladowania, a Kościół przechodził prześladowania, przechodzi prześladowania i będzie przechodził prześladowania. Dlatego, że to nie jest tak, że pochwycenie Kościoła nastąpi bez żadnych prześladowań wcześniej. Akurat Tesaloniczanie, do których Paweł pisze, byli w trakcie prześladowań. I Kościół był prześladowany w swojej historii wielokrotnie i Kościół jeszcze może być prześladowany. Także nie nastawiajmy się na to, że to będzie tak, jak niektórzy sobie wyobrażają, że po prostu będzie nam się żyło świetnie, lekko, wspaniale i nagle po prostu zostaną po nas trampki. To naprawdę niekoniecznie tak musi być i tak jak mówię, to nie oznacza, że Kościół nie będzie prześladowany. Natomiast prześladowania Kościoła nie są tym samym, co tak zwany wielki ucisk, czyli wylanie gniewu Bożego na ziemię. To są dwie osobne sprawy. Stanie się to błyskawicznie, w mgnieniu oka i wtedy otrzymamy nowe ciała. Czy to jest jasne dla wszystkich? Jasne. W takim razie, skoro wiemy jak to się stanie, no to w tej chwili dobrze by było zadać pytanie i każdy by sobie zadał pytanie, kiedy to się stanie, prawda?
oprócz tego, że jest napisane, że stanie się to nagle, to jest również napisane, że stanie się to w sposób, który nie będzie przez nikogo przewidziany. Czyli Pan przyjdzie po Kościół w sposób nagły i niespodziewany. I nie ma żadnej możliwości, żeby sobie w jakikolwiek sposób to policzyć, żeby to w jakikolwiek sposób przewidzieć, ponieważ istnieje coś takiego właśnie jak potrzeba, konieczność czuwania właśnie po to, żeby być gotowym na przyjście Pana. Chciałem przeczytać kilka fragmentów, na przykład Ewangelia Mateusza. Mam nadzieję, że przeczytaliście Mateusza 24 i 25, jak prosiłem. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. I to będą wersety 36 do 42. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy o tym, że według tradycji nikt nie wiedział o godzinie, o której Pan Młody miał, czy oblubieniec miał przyjść po oblubienicę. To wiedział tylko Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Nie ma takiej możliwości. I te obrazy, które są tu pokazywane, na przykład to, że za czasów Noego, za dni Noego, wszystko było normalnie. Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali. I nic nie wskazywało na to, że nagle coś się stanie. I dopiero wtedy, kiedy ludzie wierni Bogu zostali schowani w miejscu bezpiecznym, wtedy dopiero przyszła katastrofa. I to porównanie nie jest nadaremno. Dlatego, że Noe i jego rodzina najpierw zostali schowani do arki, a potem dopiero przyszło to, co było wcześniej zapowiedziane Noemu. Ale nikt nie wiedział, w którym dniu dokładnie to się stanie. Prawdopodobnie, i nie dziwiłbym się, gdyby ci wszyscy ludzie, którzy widzieli Noego budującego arkę przez tyle lat, przecież on budował tą arkę chyba około 120 lat, z tego co pamiętam, prawda? Człowiek buduje arkę w sytuacji, w której jeszcze w dodatku wie o tym, że spadnie deszcz. Nigdy wcześniej deszcz nie spadał do tego czasu. Wobec tego buduje się ogromny okręt, który jest dla wszystkich innych ludzi widoczny tak, że bardziej już nie może. I jest bardzo prawdopodobne, że ci ludzie po prostu pytali się Noego, co ty robisz? Dlaczego to budujesz? No i Noe wtedy mówił. Prawdopodobnie. I to jest całkowicie logiczne, że spadnie deszcz, że Bóg zapowiada sąd, że będzie katastrofa. No i właściwie na dobrą sprawę jest podobnie jak dziś. Jest coś na oczach ludzi i jesteśmy my, którzy mówimy, będzie katastrofa. Tak jak apostoł Piotr na przykład mówił do swoich rodaków, ratujcie się spośród tego plemienia przewrotnego. Dlatego, że przyjdzie czas, kiedy będzie sąd i wtedy już nie będzie żadnej możliwości zmiany. I teraz, jeżeli ci ludzie, którzy żyli wtedy normalnie wszystko się działo, ale słuchać nie chcieli.
Jeżeli dziś będzie dokładnie to samo, to się to powtórzy. Po prostu ci, którzy należą do Pana, zostaną schowani, natomiast ci, którzy nie chcą słuchać, zostaną. I oni dopiero, oni doświadczą sądu. Dlatego właśnie to jest jeden z wielu powodów, dla których należałoby interpretować Pismo w ten sposób, że pochwycenie Kościoła nastąpi w sposób kompletnie niezapowiedziany, nagły. Następna rzecz. W Ewangelii Mateusza 25, na początku, mamy podobieństwo o 10 pannach, prawda? Ogólnie wszyscy rozumiemy to w ten sposób, że panny głupie, panny mądre, to jest Kościół. To są te, które zostały zaproszone na wesele. Zauważcie, że w tym fragmencie w ogóle nie ma oblubienicy. W tej przypowieści o pannach. Są tylko panny, które mają być w orszaku oblubienicy i jest oblubieniec, który przychodzi po to, żeby wziąć oblubienicę w ramach właśnie tego tradycyjnego porwania na zaślubiny. Nie zastanawialiście się, dlaczego nie ma tu oblubienicy w tym obrazie? Bo ja się kiedyś zastanawiałem i wygląda na to, że po prostu akurat ten fragment, ta przypowieść, to podobieństwo, mówi o rozdziale. Mówi o rozdziale. Mówi, że jedni zostaną, a drudzy będą wzięci. Dlatego nie ma oblubienicy, która nie może być rozdzielona. Należało to w taki sposób zobrazować, żeby ten rozdział mógł nastąpić. No więc rozdział nastąpił właśnie dlatego, że z tego orszaku jedne zostały wzięte, zaproszone, weszły na zaślubiny, a inne nie. Natomiast kiedy i w jaki sposób pojawił się oblubieniec, mamy w wersecie 6 napisane tak. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Czyli krzyk, że on już jest. Nie, że będzie za godzinę. Nie, że będzie za 2 godziny. On już jest. Czyli znowu nagłe przyjście, niespodziewane, oto oblubieniec jest. I problem tych panien głupich był taki, że one nie były przygotowane i w momencie, kiedy one chciały się przygotować, to było już za późno. Ale Pan już przyszedł. No i to samo będzie z pochwyceniem Kościoła, dokładnie. Pan przyjdzie. Już jest. I to jest kolejny powód, dla którego Kościół ma czuwać. Następny fragment, Ewangelia Marka. Ewangelia Marka, 13 rozdział. Baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem. Aby, gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Pan domu, prawda? Kościół jest nazywany domostwem Bożym. Pan domu po prostu zostawił dom, dał władzę sługom swoim i mówi: czuwajcie, bo wrócę. I nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem. Nie ma takiej możliwości. Są tacy ludzie, którzy mówią: no dobrze, nie będziemy znali roku, ale będziemy znali dzień. Nie będziemy znali dnia, ale będziemy znali godzinę. Ale tu jest mowa wyraźnie, że ani nie będziemy wiedzieli, czy rankiem, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje. To jest sprawa, która może się stać już teraz, za chwilę, za 5 minut. Dlatego nie ma sensu robić jakichkolwiek wyliczeń, czekać na jakieś wydarzenia, które najpierw mają się wydarzyć, a potem dopiero my będziemy wzięci. Bo to zaprzeczałoby całej idei czuwania.
Można by sobie wtedy powiedzieć tak, no cóż, pofolgujemy sobie w tej chwili. Mniej więcej będziemy wiedzieli, kiedy się pewne wydarzenia wydarzą, bo zanim się nie wydarzą, to i tak Kościół nie zostanie pochwycony. Nie tak. Tak nie będzie. Pomijając już fakt, że każdy z nas może dzisiaj wieczorem zostać odwołany do Pana, bo to jest osobna historia, prawda? My możemy nie dożyć dzisiejszej nocy. Także można powiedzieć, że w pewnym sensie jakieś pochwycenie może się zdarzyć każdemu z nas już dziś. Ale my mówimy o tym, co się stanie całemu Kościołowi. Nie będziemy wiedzieć, kiedy to się stanie. Między innymi dlatego właśnie należy wnioskować, że pochwycenie musi się odbyć przed wylaniem Bożego gniewu, przed wielkim uciskiem. Dlatego, że to, co się będzie działo w czasie wielkiego ucisku, jest dość wyraźnie określone pewnymi wydarzeniami. I na chwilę, wracając do Księgi Daniela, do Objawienia, jest napisane wyraźnie, że będzie przymierze, które zostanie zawarte, siedmioletnie, że będzie stała świątynia w Izraelu, w Jerozolimie, że będą tam składane ofiary, że pojawi się światowy przywódca, czyli będą pewne konkretne bardzo wydarzenia, które będą znaczyły, że to jest już ten czas, że czas tak zwanego wielkiego ucisku nastąpił, nadchodzi, a w momencie, kiedy zostanie wylany Boży gniew, tak jak czytaliśmy w 6 rozdziale, te pieczęcie, o których mowa jest na początku w 5 i 6 rozdziale Objawienia, już będą się działy takie rzeczy, które jasno i wyraźnie będą mówiły, że to już jest początek gniewu Bożego. Dlatego gdyby pochwycenie miało nastąpić po tych wydarzeniach, to nie byłoby wydarzeniem niespodziewanym. A ponieważ jest wydarzeniem niespodziewanym i wszystkie fragmenty, które o tym mówią, mówią, że to będzie nagłe, w związku z tym musi się wydarzyć wcześniej niż jakiekolwiek wydarzenia, które są konkretnie zapowiedziane. Czy to jest jasne? Następna rzecz jest taka, że w Księdze Objawienia Kościół właściwie nie jest wymieniony ani raz w kontekście wielkiego ucisku. Nie jest napisane, że Kościół albo oblubienica przechodzą przez wielki ucisk. Na początku Objawienia, w rozdziale 2 i 3, mamy listy do zborów. Prawda? Na początku, i to jest to, co jest, co mówi, co Jezus mówi do kościołów. Potem od rozdziału 6 do rozdziału 19 w ogóle ani raz nie ma mowy o kościele, nie ma mowy o oblubienicy, natomiast jest mowa o świętych. W 19 rozdziale jest napisane, to są wersety 7 i 8, że oblubienica jest w niebie, że przygotowała się do zaślubin i następnie jest powiedziane o tym, że od 11 wersetu, że oblubienica czy święci przyobleczeni w biały bisior idą wraz z Jezusem, zstępując na ziemię. Natomiast między 6 a 19 rozdziałem w ogóle nie widzimy Kościoła. Widzimy tylko ludzi, którzy się nawracają w trakcie wielkiego ucisku. I widzimy jeszcze ciekawą rzecz, że Ewangelia jest głoszona na całej ziemi w trakcie tego tak zwanego wielkiego ucisku, ale kto ją głosi? Ewangelia jest głoszona przez 144 tysiące ludzi, którzy są z każdego plemienia Izraela po 12 tysięcy, 12 razy 12 tysięcy, tak? To są specjalnie wybrani ludzie, którzy są zapieczętowani, aby nic im się nie stało, dopóki nie wypełnią swojej misji. Ewangelia jest głoszona przez aniołów, ale Ewangelia nie jest głoszona przez Kościół. To jest następna rzecz, która sugeruje mocno, że Kościoła po prostu wtedy nie ma na ziemi.
Następna rzecz to jest to, że pod koniec wielkiego ucisku następuje nawrócenie narodu izraelskiego. I znowu nawrócenie narodu izraelskiego i wylanie Ducha Świętego, ducha łaski i błagania, które jest opisane w rozdziałach 12 i 13 księgi Zachariasza na przykład, również nie dzieje się za pośrednictwem Kościoła. Tam jest napisane, że Bóg sam wylewa ducha łaski i błagania, a naród izraelski widzi, kogo przemodli. Mam to przeczytać, czy pamiętacie? Zachariasz 12:10. I zobaczą tego, mnie, którego przemodli. I będą biadać, jak się biada nad pierworodnym. Następny fragment, który chcę przeczytać, to jest Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, wersety 34 do 37. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, i aby ów dzień was nie zaskoczył, niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Ów dzień, który ma nas nie zaskoczyć, to jest ten dzień, który zaskoczy wszystkich, którzy będą po prostu osądzeni. To jest ten sam dzień, który zaskoczy ludzi, którzy tak jak tamci współcześni Noemu nie chcieli słuchać. I znowu mamy ów dzień, ten dzień. Dzień Boga i Baranka. Dzień Jahwe. To jest to, co było wcześniej przez proroków zapowiadane. Ten dzień, ów dzień, czyli zaczyna się Dzień Pański. I teraz i tu jest napisane wyraźnie. Baczcie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył, niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Czyli ujść przed Dniem Pańskim i stanąć przed Panem Jezusem. Kościół może wtedy, kiedy będzie czuwał. Ale wyraźnie jest napisane, że czuwanie w odpowiedni sposób, przygotowanie na przyjście Pańskie po Kościół będzie gwarantowało co? To, że ujdziemy przed tym wszystkim, co nastanie. Czyli jest taka intencja, żebyśmy uszli przed tym wszystkim, co nastanie. Nie przed prześladowaniami Kościoła, tylko przed sądem wylanym w Dniu Pańskim. Jeszcze raz mówię, żeby nie było nieporozumień. Ponieważ to, że będzie pochwycenie Kościoła przed wielkim uciskiem, to nie jest tak zwana teologia ucieczki przed prześladowaniami. To jest mowa o tym, że Kościół nie jest przeznaczony na gniew, tylko na zbawienie. Dobrze. Następnie mamy właśnie taki fragment z pierwszego listu do Tesaloniczan. On właśnie mówi o gniewie. To jest pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział, wersety 9 i 10. Pierwszy Tesaloniczan. I teraz tak, przeczytajmy to w Brytyjce. Jest tak napisane, bo oni sami opowiadają o nas,
jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. To nie jest, że tak powiem, dokładne tłumaczenie tego, co się znajduje w oryginale. Ja już dzisiaj się zaopatrzyłem w interlinię. I w interlinii pierwszy Tesaloniczan 1:10 dokładnie mówi tak: i oczekiwać Syna Jego z niebiosów, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, wyciągającego nas z gniewu przychodzącego. Dokładnie tak. Wyciągającego nas z gniewu przychodzącego. Czyli intencją jest wyciągnięcie nas z przychodzącego gniewu. Wyciągnięcie nas. To jest to, żebyśmy razem z tym światem, temu gniewowi, nie byli poddani. Pamiętacie, że ten dzień pański to jest dzień gniewu i sądu, a nie dzień przyjścia pańskiego po Kościół. Mówiliśmy o tym, więc może nie będę do tego wracał. Natomiast przejdźmy do pierwszego listu do Tesaloniczan i do 5 rozdziału. I to będą wersety od 1 do 10. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi, albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Zauważcie taką ciekawą rzecz. Dzień Pański znowu przyjdzie jak złodziej w nocy. Jeżeli trzymamy się cały czas tej definicji Dnia Pańskiego, to znaczy, że wylanie gniewu przyjdzie jak złodziej w nocy. I wtedy, gdy mówić będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy na nich przyjdzie zagłada. Nie na nas, nie my, na nich. Ale my jesteśmy synami światłości. My nie jesteśmy przeznaczeni na gniew. Na gniew. Bo dzień pański będzie dniem gniewu. My jesteśmy przeznaczeni do zbawienia. I tylko trzeba pamiętać, co to jest dzień pański. I tylko trzeba pamiętać, że jest to dzień gniewu, wylania gniewu na świat, a nie próby dla Kościoła w sensie prześladowań. Bo takie próby były, są i będą. I wreszcie ciekawy bardzo fragment z 2 listu do Tesaloniczan. To jest 2 rozdział. Od 1 do 8 wersetu. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć,
czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo już przez nas napisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż objawi się dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się w niego dziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Znowu, jeżeli trzymamy się tej definicji Dnia Pańskiego i czytamy dokładnie to, o czym Paweł tutaj pisze, to można bardzo prosto zrozumieć prosto napisany tekst. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał dzień Pański. Czyli jeśli chodzi o przyjście Pańskie po Kościół, czyli spotkanie nasze z Nim, to chciałbym, żebyście się nie dali nastraszyć, jakoby dzień Pański, czyli dzień wylania gniewu, już nastąpił. Najwyraźniej było tak, że ktoś po prostu, czy przez list, czy przez rzekome proroctwa, czy przez cokolwiek innego, usiłował wmówić Tesaloniczanom, że dzień Pański się już zaczął, że za chwilę będzie wylanie gniewu, a oni zostali. Nie dajcie się zbałamucić. Dlatego, że dzień Pański, czyli dzień wylania gniewu, nie przyjdzie, zanim nie wydarzą się pewne określone rzeczy. Ale to dzień Pański nie przyjdzie, zanim nie wydarzą się pewne określone wydarzenia. Pochwycenie Kościoła nie będzie miało żadnych wydarzeń wcześniejszych. Ale dzień Pański nie wydarzy się, zanim nie przyjdą różne rzeczy, o których Paweł tutaj pisze. Musi przyjść wielkie odstępstwo. Musi się objawić syn zatracenia, który później wejdzie do świątyni, który później ogłosi się Bogiem i który jeszcze później zostanie zniweczony czy zabity przez Pana Jezusa podczas bitwy pod Armagedonem. Ale to są dwie różne rzeczy. Jeżeli się pomyli dzień Pański z przyjściem Pańskim, czyli dzień gniewu z pochwyceniem Kościoła, no to wychodzi tak zwany bigos. Co jeszcze? Jest napisane, że tajemna moc nieprawości działa tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. No i to jest właśnie teraz pytanie, co to jest, albo kto to jest, ten, który teraz powstrzymuje. Tu jest wyraźnie napisane, że ta tajemna moc nieprawości nie może się rozlać na całą ziemię, nie może być jawna na całej ziemi, dopóki nie zejdzie z pola coś albo ktoś, co ją powstrzymuje. Jest pytanie, co albo kto może, jest w stanie powstrzymać taką moc nieprawości, jaka się rozleje za czasów Antychrysta. Czy jest ktokolwiek na ziemi, jakiś człowiek, czy jest jakakolwiek organizacja, czy jest, co z wyjątkiem mocy Bożej jest w stanie powstrzymać tą siłę? Nic. Myślę, że nic. Nie ma nawet sensu zgadywać, dlatego że tylko Bóg jest w stanie powstrzymać w wyniku tego, że ma pewien plan. Siłę, moc, która rozleje się po całej ziemi. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jak jest mowa na przykład o bestii, przejdźmy na chwileczkę do objawienia Jana.
Bo tam są bardzo charakterystyczne stwierdzenia. 13 rozdział Objawienia, wersety 5, 6, 7. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, językami i narodami. Zauważyliście? Pozwolono, dozwolono, dano. Po prostu on otrzymał pozwolenie. Ktoś sprawił, że ta cała moc, która była do tej pory tajna, ona się nagle wylewa. Ale to nie może być tak, że diabeł robi co chce. Dlatego właśnie w momencie, kiedy coś albo ktoś schodzi z pola, to się wylewa i pozwolono, i dano. I teraz jeszcze jeden drobiazg. Schodzi z pola. Schodzi z pola to nie oznacza dokładnie, że Duch Święty nagle wyparuje i go nie będzie, bo on jest wszechobecny. Ja nie wiem, czy pamiętacie, ale czasami jest napisane, jak ktoś walczy z kimś, prawda? To jest napisane, że on ustąpił pola albo zszedł z pola. Czyli zmienia swój sposób działania, przestaje się opierać w taki skuteczny sposób jak wcześniej i wtedy ta moc zostaje wylana na całą ziemię. Jeżeli Kościół jest solą ziemi, jeżeli Kościół jest światłością świata, jeżeli Duch Święty poprzez Kościół działa w ten sposób, że przeciwdziała temu, co jest złe, to jeżeli Kościół zostanie wzięty i Duch Święty zmieni swój sposób działania, to właśnie będzie mogło się rozlać. I to wtedy wszystko wchodzi, że tak powiem, na swoje miejsca. To ma wtedy swój sens. Kościół zostaje wzięty do nieba, Duch Święty zmienia swój sposób działania, bo tak jak wcześniej był wylany i działał wszędzie, i działał w swojej mocy i przez Kościół, tak w tej chwili zaczyna działać inaczej. I w objawieniu widać, że Duch Święty działa inaczej niż wcześniej. Nie ma tego wylania. I widać również, kto zaczyna głosić Ewangelię i w jaki sposób. Mamy znowu Księgę Objawienia, 3 rozdział. I to jest werset 10. I tutaj jest napisane tak. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, to jest do kościoła w Filadelfii list, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. I teraz, jeżeli weźmiemy sobie znowu oryginał i zobaczymy, co tu jest napisane, czyli 3:10, Objawienie 3:10, tu jest napisane tak. Bo ustrzegłeś słowo wytrwałości mej i ja ciebie ustrzegę od godziny doświadczenia mającej przychodzić na cały zamieszkały świat. Czyli nie w godzinie próby, ale w godzinie doświadczenia, tylko zachowam cię od godziny doświadczenia. Jest różnica? Nie zachowam cię w cierpieniu, tylko zachowam cię od cierpienia. Nie zachowam cię w czasie gniewu, tylko zachowam cię przed tym. Znowu wszystko się zgadza, dlatego że jeżeli będziesz czuwał, to ujdziesz przed tym wszystkim, co nastanie, prawda? Łukasz 21 rozdział. To wszystko mnie osobiście przekonuje,
że pochwycenie Kościoła nastąpi po pierwsze przed wielkim uciskiem, a po drugie, że nie wiadomo w ogóle kiedy. To znaczy, że musimy czuwać, mamy umiłować przyjście Pańskie i być gotowi w każdej chwili na to, aż Pan przyjdzie po swój Kościół. Należeć do tych mądrych panien, a nie do tych panien głupich. No i teraz ja jestem świadomy, że oprócz takiej interpretacji, że pochwycenie Kościoła nastąpi przed wielkim uciskiem, czyli przed wylaniem gniewu Bożego, istnieją inne. Istnieje taka teoria, która mówi, że pochwycenie nastąpi w trakcie wielkiego ucisku. Istnieje taka teoria, która mówi, że nastąpi ono po wielkim ucisku. Tylko że te teorie właściwie są sprzeczne z wieloma innymi fragmentami i nie da się ich poukładać z całością nauczania Biblii na temat tego, co się będzie działo w trakcie i przed tym wylaniem gniewu Bożego. Jeśli chodzi o tą teorię, która jest, mówi o tym, że będzie to się działo wszystko w środku wielkiego ucisku. Macie ochotę o tym słuchać? To dobrze. Chodzi o to, żebym tego nie zaciemnił, tylko wyjaśnił. Bo już wiecie, jak uważam, że ma być. Natomiast chodzi o to, że istnieją ludzie, którzy bardzo mocno bronią tamtych teorii. I teraz jest pytanie, dlaczego w takim razie oni mieliby to, co mówią, miałoby nie być słuszne. Teraz po pierwsze ta teoria, która mówi o tym, że będzie pochwycenie w środku, w trakcie wielkiego ucisku. Pomijam już fakt, że wielki ucisk to jest niezbyt szczęśliwe określenie. Tak jak mówiłem, to jest wylanie Bożego gniewu. To nie jest ucisk Kościoła. Jeżeli już mowa o ucisku, to jest to ucisk Izraela, który dokładnie rzecz biorąc rozpocznie się w momencie, kiedy Izrael stwierdzi, że Antychryst nie jest Mesjaszem. Zapisz sobie. Zapisz sobie, bo się nagrywa. Ja będę celowo skracał te rzeczy, żeby nie robić zbyt dużo szczegółów. Ale ponieważ światowy przywódca zostanie uznany przez Izrael, prawdopodobnie zostanie uznany za Mesjasza, a będzie on człowiekiem, który będzie nie tylko przeciwny Mesjaszowi, czyli anty, ale również poda się za Mesjasza. Dlatego, że grecki przedrostek anty nie oznacza tylko, że coś jest przeciwne, ale oznacza również czasem, że coś jest, podaje się za. W miejsce czegoś. Czyli antychrystus to nie jest tylko antychrystus, to znaczy Mesjasz, uwaga. Chrystus to znaczy Mesjasz, bo to jest greckie słowo, które tak naprawdę oznacza Mesjasza. Więc mamy do czynienia z antymesjaszem, czyli człowiekiem, który podaje się za Mesjasza, ale jest jego wrogiem. Musi on zostać przyjęty jako Mesjasz, zasiądzie w świątyni, no bo ktoś mu na to najprawdopodobniej pozwoli i dopiero w momencie, kiedy on zasiądzie w świątyni i poda się za Boga, stawiając w miejscu najświętszym tak zwaną ohydę spustoszenia, wtedy dopiero Izrael zrozumie, że to jest fałsz. I w momencie, kiedy zrozumieją, że to jest fałsz, to antychryst zacznie ich prześladować. I rozpocznie się najgorszy czas dla Izraela, czyli czas utrapienia Jakuba, jak pisze prorok Jeremiasz. I to, co będzie na przykład jest opisane w 12 rozdziale Objawienia, jak niewiasta jest przez smoka ścigana, a Bóg niewiastę chroni w bardzo określony sposób, to jest wszystko o prześladowaniu Izraela przez antychrysta. I to rzeczywiście jest okres ucisku, jakiego nie było i jakiego nie będzie, ale to jest ucisk, który jest skierowany przeciwko Izraelowi.
czyli czas utrapienia Jakuba. I wtedy właśnie prorocy mówią, że 1/3 zginie, zostanie, 2/3 zginą w czasie tego ucisku Izraela, nie Kościoła. I gdybyśmy znowu wrócili i zaczęli stosować tą prostą zasadę, że na początku czytamy Biblię od początku do końca, to byśmy zobaczyli, że to, co jest w objawieniu, mówi dokładnie o tym, co prorocy wcześniej mówili na temat tego, co się stanie Izraelowi w czasie wielkiego ucisku. Następna rzecz. Ponieważ początek wielkiego ucisku, tak zwanego, jest równoznaczny z podpisaniem przez Antychrysta 7-letniego przymierza pokojowego, jak pisze prorok Daniel w 9 rozdziale, werset 27, no to pochwycenie tak naprawdę nie nastąpiłoby niespodziewanie. Musielibyśmy sobie poczekać na podpisanie tego traktatu i stwierdzić, że no, nie ma co się spodziewać pochwycenia, dopóki to nie nastąpi. Czyli, krótko mówiąc, nie może być mowy o żadnym niespodziewaniu. To nie będzie wtedy nagłe. Następnie. Jest napisane przez proroka Daniela, że Antychryst zniesie w połowie wielkiego ucisku ofiary krwawe i z pokarmów, prawda? W świątyni. Jeżeli tak, to znowu mamy ten sam problem. Musiałaby ta świątynia nawet najpierw zostać wybudowana. Czyli jeżeli pochwycenie Kościoła ma być w trakcie wielkiego ucisku, to moglibyśmy sobie spokojnie 3,5 roku odliczyć wcześniej i spodziewać się, że pochwycenie nastąpi w określonym momencie związanym z budową świątyni. Czyli znowu czuwanie odpada. Nie ma tego elementu zaskoczenia. Znowu jest to samo z przeznaczeniem na gniew. Kościół nie jest przeznaczony na gniew. Czyli to przeczyłoby wszystkim wersetom, fragmentom mówiącym, że Kościół nie jest przeznaczony na gniew. Zwolennicy tej teorii usiłują dwie rzeczy, że tak powiem, skombinować, połączyć. Otóż powołują się na ostatnią trąbę z pierwszego listu do Koryntian, 15:52. I teraz ja może to przypomnę, bo tam jest napisane, że na odgłos trąby ostatecznej, prawda? Będziemy wszyscy przemienieni. Następnie to jest napisane tak, że w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. I oni kojarzą to z ostatnią trąbą, która jest opisana w objawieniu 11:15. Tam jest 7 trąb i mniej więcej w połowie wielkiego ucisku brzmi 7. ostatnia trąba. Tylko pytanie jest takie, skąd oni wiedzą, że to jest ta sama trąba? Bo trąb jest w Biblii mnóstwo. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, trzeba zwrócić uwagę na podstawową rzecz, o której mówiliśmy tydzień temu. Czytamy od początku do końca, a nie od końca do początku. Jeżeli apostoł Paweł pisał list do Koryntian, to przecież apokalipsa jeszcze nie powstała. Tak? Czyli jeżeli Paweł pisze do Koryntian, że na dźwięk trąby ostatecznej, to jakże Koryntianie mogli to skojarzyć z objawieniem 11:15, skoro apostoł Jan jeszcze objawienia nie napisał? A przecież apostoł Paweł nie pisze listu do Koryntian w taki sposób, żeby Koryntianie tego nie zrozumieli, tylko taki, żeby zrozumieli. Więc krótko mówiąc, jeżeli on się nie powołuje na rzecz, która nie została jeszcze napisana, to znaczy, że musi się powoływać na rzecz, która już została wcześniej napisana. Dlaczego? Dlatego, że całe objawienie jest progresywne, czyli nowsze objawienie jest budowane na bazie objawienia starszego. Czyli krótko mówiąc,
Jeżeli Paweł pisze w liście do Koryntian, że na odgłos trąby ostatecznej przyjdzie Pan i zostaniemy pochwyceni, to znaczy, że tej trąby ostatecznej należy szukać zanim został napisany list do Koryntian, czyli we wcześniejszym objawieniu, a nie w późniejszym, którego jeszcze nie ma w tym momencie, kiedy on to pisze. Rozumiemy się? Czyli odpada powoływanie się na objawienie 11:15, którego jeszcze nie było. I teraz jest pytanie w takim razie, na którą trąbę, na jaką on się może powoływać, która byłaby ostateczna? Najczęściej jest tak, że apostoł Paweł powołuje się na pisma Starego Testamentu, znanego nam jako Stary Testament, dlatego że Nowy jeszcze wtedy, w takiej formie, jakiej mamy, nie istniał. Krążyły listy, ale my musimy pamiętać o tym, że jeżeli ktoś na przykład powołuje się na Apokalipsę i mówi o tym do ludzi, którzy żyją w czasach dziejów apostolskich, no to przecież bez sensu byłoby powoływać się na rzecz, o której oni nie mają pojęcia. W takim razie szukajmy, gdzie jest ostatnia trąba w Starym Testamencie. Spróbujmy sobie otworzyć 4 Mojżeszową. Dziesiąty rozdział. Czwarta Mojżeszowa, rozdział 10. Wersety od 1 do 9. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: spraw sobie 2 srebrne trąby kute. Będziesz nimi zwoływał zbór i dawał znak do zwijania obozów. Gdy zatrąbią na obu, zejdzie się do ciebie cały zbór u wejścia do namiotu zgromadzenia. Gdy zaś zatrąbią na jednej, to zejdą się do ciebie książęta naczelnicy tysięcy izraelskich. Gdy zatrąbicie dźwiękiem urywanym, wyruszą obozy, które obozują po stronie wschodniej. Gdy powtórnie zatrąbicie dźwiękiem urywanym, wyruszą obozy, które obozują po stronie południowej. Gdy będą mieli ruszyć w pochód, zatrąbią dźwiękiem urywanym. Gdy będzie się zwoływać zgromadzenie, zatrąbcie zwyczajnie, ale nie dźwiękiem urywanym. W trąby dąć będą synowie Aarona, kapłani. Używanie ich będzie dla was ustawą wieczystą dla waszych pokoleń. Gdy w waszej ziemi będziecie wyruszać na wojnę przeciwko wrogowi, który was gnębi, zadmiecie w trąby dźwiękiem urywanym. Przez to przypomnicie się Panu Bogu waszemu i będziecie wybawieni od nieprzyjaciół waszych. To, co ta ostatnia trąba, to jest po hebrajsku tekija gedolach. To jest trąba, którą się trąbi w czasie tak zwanego święta trąb. Bo w tym momencie, w 10 rozdziale 4 Mojżeszowej, zostało ustanowione święto trąb. W Izraelu jest to święto normalne, kalendarzowe, że tak powiem. I ono następuje po Pięćdziesiątnicy, a przed Jom Kippur. I to jest też bardzo ciekawe. W każdym razie trąba ma zwoływać zbór po to, żeby zbór ruszał w drogę. Ostatnia trąba to jest właśnie taka. Jeżeli ona ma zwoływać zbór, który ma wyruszać, to jest znakomita ilustracja pochwycenia Kościoła. I jeżeli ktokolwiek miał kojarzyć sobie ostatnią trąbę z czymkolwiek, to raczej z tym, bo wtedy Kościół zostanie wzięty. Jeżeli chodzi o plan pewien zbawienia, to nie, prawdopodobnie wiecie o tym, że historia zbawienia, czy plan zbawienia, on też opiera się na planie świąt izraelskich. Zgadza się? Kolejność tych świąt w kalendarzu zgadza się z tym, co się będzie działo w planie zbawienia. I teraz tak, mamy Paschę, która była według Boga, i Bóg to powiedział wyraźnie, to miało być pierwszy dzień roku w ogóle. Wobec tego najpierw była Pascha. Pascha się wypełniła w Chrystusie, tak? Potem była Pięćdziesiątnica. Pięćdziesiątnica się wypełniła. Co nam zostaje? Następna w kalendarzu jest święto trąb, a następne w kalendarzu jest święto Jom Kippur, a ostatnie w kalendarzu jest święto namiotów.
I teraz popatrzcie, co się dzieje. Mamy Paschę już za sobą, mamy Pięćdziesiątnicę za sobą, mamy święto trąb, które teraz ma nastąpić. To, jeżeli chodzi o eschatologię, będzie związane z pochwyceniem Kościoła. Następnie mamy Jom Kippur, czyli nawrócenie Izraela w czasie wielkiego ucisku, a następnie mamy święto namiotów w czasie tysiącletniego królestwa. I wszystko się zgadza. Czyli jeżeli chodzi o trąbę ostateczną, to raczej należy ją kojarzyć właśnie ze świętem trąb, niż z czymkolwiek innym. Czy to jest jasne? Dobrze. W takim razie teoria, która mówi o tym, że pochwycenie Kościoła nastąpi po wielkim ucisku. Znowu jest taka sama sytuacja. Wszystko, co mówi o zaskoczeniu i odczuwaniu, w ogóle traci sens. Dlatego, że muszą nastąpić w takim razie takie wydarzenia, których mamy się spodziewać najpierw, a potem dopiero ewentualne pochwycenie Kościoła, prawda? Czyli wszelkie fragmenty mówiące o tym, żeby czuwać, bo nas to zaskoczy, że złodziej nie wie i tak dalej, czy że gospodarz nie wie, kiedy złodziej przyjdzie i tak dalej, nie mają najmniejszego sensu. Następna rzecz. To się nie zgadza z definicją Dnia Pańskiego, która jest podana przez proroków, a o której już mówiliśmy kilka razy. Znowu wielki ucisk i wylanie gniewu to są dwie. To jest zbitka, niedobra zbitka terminów, złych określeń po prostu, ale do tego też nie będę wracał. Mówiliśmy już, że ten wielki ucisk będzie dotyczył Izraela oraz ludzi, którzy się nawrócą wtedy, a nie Kościoła, bo Kościół jest przeznaczony na zbawienie, a nie na gniew. Można by znowu jeszcze dokładniej wyznaczyć datę pochwycenia, bo to musiałoby być 7 lat po podpisaniu traktatu i 3,5 roku po sprofanowaniu świątyni. Czyli mielibyśmy kolejną możliwość wyznaczenia daty, a to jest niemożliwe. Następna rzecz jest taka. Gdyby pochwycenie odbyło się po wielkim ucisku, to musiałaby nastąpić taka dziwna rzecz. Otóż Kościół musiałby pójść do Pana, a następnie za chwilę, zaraz z Nim wrócić na ziemię. Prawda? A przecież w niebie, w międzyczasie, odbywa się sąd przed Trybunałem Chrystusowym, odbywają się zaślubiny baranka z oblubienicą. Więc to jest bez sensu, gdyby w ten sposób próbować to zrobić. Kościół nawet by wtedy nie doszedł do nieba, tylko musiałby w powietrzu spotkać się z Panem Jezusem i zaraz z obłoków zejść z powrotem na ziemię. To też raczej nie ma sensu. No i w końcu sprawa tak zwanych wybranych. Nie wiem, czy zauważyliście, w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale jest mowa o tym, że otwórzmy sobie to może. Bo to jest taka dosyć charakterystyczna rzecz. W 24 rozdziale Mateusza jest mowa o wybranych. Jest mowa o końcu świata. To jest osobny problem, dlatego że tak naprawdę tam jest mowa o końcu wieku, a nie końcu świata. To jest problem błędnego tłumaczenia. Gdybyśmy właśnie próbowali zrozumieć to, co mówił Pan Jezus do Hebrajczyków, którzy go słuchali, i w jaki sposób jakich pojęć on używał, to mowa jest o końcu wieku, czyli o końcu ery tej naszej, która potem zostanie, a koniec tej naszej ery to jest początek ery mesjańskiej. To nie jest koniec świata w sensie zniszczenia tego świata. I o to zresztą pytali się uczniowie Pana Jezusa. Kiedy przyjdziesz? Kiedy się to skończy? Kiedy nastąpi Twoje królestwo? To wszystko jest mowa o erze mesjańskiej. My nauczeni jesteśmy kilku bardzo złych rzeczy. Nauczeni jesteśmy tego, że zastąpiliśmy Izraela. Nauczeni zostaliśmy, że to my jesteśmy wybrani w każdym sensie.
I nauczeni zostaliśmy, żeby symbolizować rzeczy, których wcale nie trzeba symbolizować, bo wtedy robi się kompletny bigos. I nauczeni zostaliśmy jeszcze czytania Biblii od tyłu. I teraz zobaczmy, co się dzieje. Gdybyśmy przeczytali na przykład ten fragment 24 Mateusz, wersety 29 do 31. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Zwolennicy teorii pochwycenia Kościoła po wielkim ucisku mówią, że wybrani to jest Kościół w tym fragmencie. No ale znowu mamy ten sam problem. Jeżeli mamy rozumieć wybranych w sposób taki, jaki, o jakim mówił Pan Jezus, to musimy czerpać to zrozumienie z wcześniejszego objawienia, a nie z tego, co nam kiedyś tam teologicznie zaczęto wmawiać. I w takim razie, gdzie w objawieniu wcześniejszym jest mowa o takiej sytuacji, jaką opisuje tutaj Pan Jezus? To znaczy, pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego nieba aż po drugi. Otwórzmy kilka fragmentów Starego Testamentu. Pierwszy to będzie Piąta Mojżeszowa, 30 rozdział. I to będą wersety 1 do 8. Piąta Mojżeszowa, 30, wersety 1 do 8. Gdy tedy przyjdzie na Cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które Ci przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi Cię Pan Bóg Twój, i nawrócisz się do Pana Boga Twego, i będziesz słuchał Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja Ci dziś nakazuję, Ty i Twoi synowie, z całego serca Twego i z całej duszy Twojej, to wtedy przywróci Pan Bóg Twój Twoich jeńców i zmiłuje się nad Tobą i zgromadzi Cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie Cię rozproszył Pan Bóg Twój. Choćby Twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi Cię Pan Bóg Twój i stamtąd Cię zabierze. I sprowadzi Cię Pan Bóg Twój do ziemi, którą posiadali Twoi ojcowie, posiądziesz ją i Ty, i uczyni Cię szczęśliwszym i liczniejszym od Twoich ojców. I obrzeże Pan Bóg Twój Twoje serce i serce Twego potomstwa, abyś miłował Pana Boga Twego z całego serca Twego i z całej duszy Twojej, abyś żył. Tu jest nawet napisane, że choćby Twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to stamtąd Cię Pan zgromadzi. Pan Jezus mówi nawet o gromadzeniu wybranych z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. To jest moment, kiedy następuje koniec wielkiego ucisku i kiedy Izrael się nawraca. Izrael się nawraca i już jest zgromadzony ze wszystkich ziem, z całego rozproszenia. Ponieważ Bóg z rozproszenia zgromadzi Izraela po to, żeby go wypróbować, żeby poddać go uciskowi, a następnie, żeby ci ludzie się nawrócili i żeby weszli do tysiącletniego królestwa, czyli ery mesjańskiej, i tam przejęli wszystkie obietnice, które do tej pory nie mogli przejąć. To będziemy mówić o erze mesjańskiej później, bardzo obficie, bardzo to dużo, dużo na ten temat jest w Biblii. Ale chodzi o zgromadzenie Izraela. Teraz drugi fragment, który będziemy czytać, to jest Księga Izajasza. 27 rozdział, wersety 12-13. I stanie się w owym dniu, że Pan będzie młócił kłosy od Eufratu aż do rzeki egipskiej, a wy, synowie izraelscy, będziecie zbierani jeden za drugim.
I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni w ziemi asyryjskiej i rozproszeni w ziemi egipskiej i będą oddawali pokłon Panu na świętej górze w Jeruzalemie. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca aż nieba, aż po drugi. Nawet trąba się zgadza. Będą zbierali synowie izraelscy. Po co? Po to, żeby oddawali pokłon Panu na świętej górze w Jeruzalemie, kiedy będzie już era mesjańska. Czyli ten fragment Mateusza 24 nie mówi wcale o zbieraniu Kościoła, tylko mówi o zbieraniu Izraela. Pod koniec wielkiego ucisku. No i wreszcie ostatnia sprawa to jest to, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy wybrani. No i oczywiście, że tak, jesteśmy wybrani. Tylko sens wybrania jest w Biblii różny, różnoraki, że tak powiem. To, że zostaliśmy jeszcze przed założeniem świata wybrani, to Paweł apostoł mówi, oczywiście to jest prawda. Ale to, że wybrany został określony naród do pewnych rzeczy, że wybrani zostali określeni ludzie do pewnych rzeczy, że istnieje wybranie w sensie eschatologicznym, to jest osobna sprawa. I wybrani w sensie eschatologicznym, to my sobie możemy przeczytać, co to znaczy, w pismach, które mówią o wybranych w sensie eschatologicznym po prostu. Przeczytajmy na przykład Izajasza, 65 rozdział. Ja już kończę. Izajasz, rozdział 65. I przeczytajmy wersety 8-10. Tak mówi Pan, jak mówi się o winogronie, w którym znajduje się winny sok. Nie niszcz go, gdyż jest w nim błogosławieństwo. Tak uczynię ze względu na moje sługi i nie wytępię ich wszystkich. Dlatego wywiodę z Jakuba potomstwo, a z Judy dziedzica moich gór, aby moi wybrani wzięli je w posiadanie, a moi słudzy tam zamieszkali. Nizina Sarońska stanie się pastwiskiem dla owiec, a Dolina Achor legowiskiem bydła dla mojego ludu, który mnie szukał. To są wybrani. To są wybrani, o których mówi Pan Jezus w sensie eschatologicznym, którzy wejdą do ziemi obiecanej w erze mesjańskiej. I jeżeli się to pomyli z innym rodzajem wybrania, to rzeczywiście znowu jest problem. Ale sami widzicie, że to jest kwestia pewnych wstępnych założeń, które gdzieś tam usłyszeliśmy i słyszeliśmy je bardzo często. I jeżeli te założenia wstępne gdzieś tam przyjmiemy, to okazuje się, że wtedy wybrani to jesteśmy my, wtedy Dzień Pański to jest pochwycenie Kościoła, wtedy Kościół jest uciskany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są wtedy rzeczy, które kompletnie nie pasują do całej reszty. A Pismo w całości to jest takie, jak to ktoś tam powiedział, jedno wielkie puzzle. To wszystkie układanki wchodzą bezproblemowo i bez wciskania, jeżeli tylko odpowiednio je ułożymy. Ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to jest to, że istnieją takie zarzuty, że taka doktryna czy nauka dotycząca wybrania czy pochwycenia Kościoła przed wielkim uciskiem nigdy nie była w Kościele znana aż do XIX wieku. Kiedy to niejaki Darby zaczął ją propagować, założyciel ruchu braci plimuckich. No i dlaczego tak było? Owszem, Darby nauczał na ten temat,
Owszem, była taka kobieta, która się nazywała Margaret MacDonald i miała na ten temat wizję i proroctwa. To jest wszystko prawda. Tylko że okazało się, że nie było to jedyne i pierwsze nauczanie na ten temat. Niedawno, jakieś parę lat temu, odkryto manuskrypt kazania niejakiego Efrema Syryjczyka, który jest datowany na rok 372 naszej ery i który wyraźnie mówi o tym, że Kościół zostanie wzięty czy zgromadzony przed wielkim uciskiem. Ja przeczytam jeden fragment, całe kazanie jego tu mam, po angielsku niestety, bo po polsku nie ma, ale jakby ktoś był chętny, to ja udostępnię. I pisze ten człowiek coś takiego: gdyż wszyscy święci i wybrani Boży zostaną zgromadzeni przed uciskiem, który ma nadejść, i wzięci do Pana, aby nie widzieli confusion, to jest zamieszania, jakie obejmie świat ze względu na nasze grzechy. To jest jasne jak słońce. Czyli to jest IV wiek. I teraz jest pytanie, dlaczego w takim razie tak mało Kościół nauczał na ten temat? Pierwsza rzecz jest taka, że Kościół na początku był cały czas w czasie ucisku, więc oni właściwie cały czas spodziewali się, że Pan Jezus ich wyrwie z tego, co jest. Nawet były takie twierdzenia, że to Neron jest antychrystem. W każdym razie oni się znajdowali cały czas w ogniu ucisku i tak naprawdę mało kto zajmował się eschatologią w takim pełnym zakresie. Druga sprawa jest taka, że w pewnym momencie, mniej więcej od czasów Orygenesa, a później Augustyna, Kościół zaczął myśleć, że zastąpił Izrael. I teraz cała eschatologia leży i kwiczy, jak to się mówi, jeżeli spróbujemy zastąpić Kościołem zastąpić Izrael. Wtedy, jeżeli takie założenie czynimy, to wtedy proroctwa dotyczące Izraela musimy wszystkie symbolizować tak, żeby dotyczyły Kościoła. Ale jeżeli zaczniemy symbolizować to, co należy normalnie czytać, to już nie wiemy, gdzie jesteśmy kompletnie. Wtedy następuje tak zwana jazda dowolna. Można wszystko ze wszystkiego, z każdego tekstu, można wszystko wywnioskować, co się tylko chce. I Kościół w momencie, kiedy zaczął myśleć, że zastąpił Izraela i symbolizować określone rzeczy, to wtedy zaczął eschatologicznie odpływać coraz dalej i dalej i dalej. I doszło do tego, że określa się Augustynę na przykład ojcem amilenializmu, to znaczy, że mniej więcej nauczanie to mówi, że tysiącletnie królestwo to jest władza Kościoła na ziemi, która właśnie trwa. To mniej więcej Augustyn wymyślił, że Kościół właśnie włada na ziemi i to jest tysiącletnie królestwo. Oczywiście nie bardzo wiadomo było dlaczego, skoro nie widać, żeby szatan był wtedy związany za bardzo, ale można to było gdzieś tam jakoś symbolicznie potraktować. Więc zaczęto się bawić w różne dziwne rzeczy po to, żeby usprawiedliwić wcześniejsze założenia, które były błędne. I tak, ponieważ Kościół poszedł drogą Augustyna, nie wyleczył się z tego za bardzo, ponieważ niestety ani Luther, ani Calvin nie wyszli z tych kolejń do końca, no to później niestety było to cały czas to tak samo, aż do mniej więcej wieku XVI-XVII, kiedy Purytanie zaczęli wreszcie myśleć i rozumieć, że Kościół nie jest Izraelem. A tak to były to pojedyncze osoby. I dopiero wtedy niektórym ludziom zaczęło się powolutku układać to, co w eschatologii jest napisane. Zobaczcie, że jeżeli tak układamy te rzeczy, że pewne założenia nam się zmieniają, ale to wchodzi w swoje miejsca, to wtedy nie musimy niczego symbolizować na siłę, nie musimy, szukamy tam, gdzie trzeba i widzimy, że pismo faktycznie interpretuje się przez pismo. Jak mamy trąbę, to szukamy trąby. Jak mamy wybranych, szukamy wybranych. Jak mamy zgromadzonych, proszę bardzo, są.
I wszystko się zgadza. Jeżeli ktoś będzie miał teraz pytania, to bardzo proszę, ja już skończyłem. Są, to rozumiem, tak? Tak samo. Ja miałbym pytanie.